Czekaj, ej, to a propos tego, co gadaliśmy. Przybij z dołu. Przybij z góry. Nie. Tak. Przybij z boku. Nie nazywaj mnie z bokiem. Ale mnie strollować chciał. Twoja woda. Woda, nie woda. Dzisiaj nie coś woda. Nowego, nie alkohol podcast. Dzisiaj... Bezalkoholowy podcast. Odpalił nagrywanie nawet. Tak jest. Oh shit, tak poważnie dzisiaj. Normalnie nagrywanie odpalone. Coś nowego. Kurwa, biorąc pod uwagę, tak to wyglądało tydzień temu. Nigdy nie było takiej przerwy długiej od nagrywania. To jest najdłuższa przerwa, jaką zrobiliśmy. A jeszcze muszę ustawić mikrofon chyba. No też ja muszę sobie ustawić mikrofon. Co? Też chyba sobie muszę ustawić też mikrofon. Też muszę, ale liczyłem, że na to, że nie będę musiał poprawiać i poprawię po przerwie. Tylko daj go tak niżej, bo z tobą i tak ładnie zbierał ostatnio. Tylko ten pop filtr trochę. Z nim się trzeba bawić. Myślisz, że teraz jest dobrze? Myślisz, że jest super. Piąty? Piąty odcinek. Piąty odcineczek. Podcast. Siemano, witam serdecznie. Miło mi was gościć już tutaj... Piąty tydzień, można powiedzieć, piąty tydzień z rzędu. No w sumie piąty tydzień to jest już ponad miesiąc. Czwarty odcinek to był odcinek jubileuszowy, miesięczny. No shit. No. Że to jeszcze istnieje. Ale wiesz, bo miesiąc to się wydaje strasznie dużo czasu, nie? No. I jakby to jest pojebane, że ten podcast na tyle jakby przyspieszył naszą percepcję. My teraz powinniśmy liczyć czas w odcinkach podcastu. Tak. Ej, ile ty masz już tych, ile ty masz już odcinków podcastu? Stary, już 5. Nie, no nie o to chodziło, bo a. Ile masz lat? Wiem. No to mówię 5. Nie, to jest to było dużo. Nie chcę mi się liczyć aż tak, ale no sporo. 12 razy 4 razy 19. Dokładnie. Tyle. Tyle. Proszę tyle. Sobie policzyć. Zadanie matematyczne dla widza. Kto napisze w komentarzu, dostanie serduszko. Taki youtuberski format. Dobrze. Wspomniałem o percepcji czasu. Chciałem siebie wprowadzić troszeczkę. Ale ty też wyglądałeś, jakbyś chciał zaatakować tematem. Nie. Ja ci oddaję tutaj star z tego tematu. To jest temat, który powstał na świeżo. Który mi się strasznie mi się podoba. Percepcja czasu. Każdy ma inną. Odkrywcze. Percepcja, bo dużo osób mówi w ogóle, że czas jakby zaczyna płynąć szybciej w momencie, w którym stajesz się starszy. Ale to jest fakt udowodniony, że... Że czas płynie tak samo. Nie, to jest fakt udowodniony, że twoja percepcja czasu działa tak, że im starszy jesteś, tym czas płynie szybciej. W sensie, no wiadomo, nie zmienia się na zegarze, ale zmienia się w twojej głowie. I jakby im starszy jesteś, tym szybciej wszystko mija. Przysypiasz w trakcie. Jakby tu wiesz, ten moment starego, gdzie on ci o 6 rano mówi, że musisz wstawać, żeby nie zmarnować całego dnia. I on wstaje o tej 6 rano, ale potem widzisz go, kurwa, o 15 na tej 3-godzinnej drzemce. Bo on po prostu, jak ci wszyscy filozofowie, i nie tylko filozofowie, ale też naukowcy, system drzemkowy, tylko zamiast 15 minut drzemki i godzina pracy, to on robi 15 minut pracy i 3 godziny drzemki. Ale przygotowałem dzisiaj parę rzeczy, które mogą trochę zmienić twoją percepcję czasu. Jest parę przykładów. No jeden z nich ci podałem wcześniej, ale podam go też teraz dla naszych odbiorców. Przygotowałem ich 8. Odbiorców? To i tak więcej niż zwykle. 8 z nich związałem i to przeprowadziłem. No shit. Nie no, 8 przykładów. 8 rzeczy, które zmienią twoje życie. Numer 1. U podcast. Numer 1. Muszę teraz wejść. Uwaga. To dla osób trochę starszych od nas. Osoby urodzone 31 grudnia 2000 roku i 1 stycznia 2001 roku przyszły na świat w różnych tysiącleciach. No, w sumie. I to jest dziwne, w sensie spójrz sobie na to, że jakby ta granica istnieje. No, ale to musi być... Rodzisz się idealnie wtedy jakby w tym roku, który jest takim ostatnim albo pierwszym.
w ostatnim dniu drugiego tysiąclecia się rodzisz. Jakby, nie wiem, nie znam chyba nikogo urodzonego w tej dacie, ale mimo wszystko, jakby to jest strasznie dziwne. Wiesz, jeżeli nie znasz, to też nikogo takiego nie ma. Jakby to jest, rzućmy, to jest sekunda różnicy i jesteś urodzony w dwóch różnych tysiącleciach. No. I potem wiesz, wpisujesz po prostu datę urodzenia i nie wiadomo, którą. Ale wiesz, to jest coś w tym stylu, że jest, nie wiem, dwóch znajomych, jeden się właśnie, albo nie, jest dwóch braci, bliźniaków, urodzonych idealnie na tej granicy. I po prostu jeden do drugiego mówi, że no, za moich czasów to tak... W moim tysiąc, ale stuleciu też tylko tysiącleciu, stary. W teorii... Taki młyn był wtedy, a teraz wy gówniarz, to nie wiecie, co to życie. W teorii te osoby urodzone 31 grudnia 2000 roku to są jeszcze milenialsi, a te urodzone 1 stycznia w 2001 roku to jest już Gen Z. Kanał Freeza? Co? Czy wszyscy na kanale Freeza zostali stworzeni 1 stycznia 2001 roku? Freeze tworzy boty? Ej, ale w sumie, wiesz co jest zabawne? Co jest zabawne? Że większość, część z nich możliwe, że już... No bo obstawiam, że ktoś na pewno tam ma więcej lat. No tak. I on po prostu ma kanał Gen Z, markę ubrań, Instagramy, wszystko. Jest w grupie, która nazywa się Gen Z, ale on jest milenialsem. Wodę ze szklanki pije się jakoś przyjemniej. Taka dość nawrzuta. Tak. Tak. Nie, no serio, bo wcześniej... Ja ogólnie nie potrafię pić tak szybko dużo wody. Ze szklanki pije się tak przyjemnie. Nawet nie trzeba pić tego piwa. Woda lepsza niż piwo. Tak. Była ta sekunda zawahania. No bo wiadomo, woda nie ma procentów. To wow. Dobra, kolejny przykład. Chwila. Charlie Chaplin i Eminem żyli w tych samych czasach. W roku, w którym Charlie Chaplin odbierał Oscara, Eminem się rodził. Oh shit. Jakby zrozum to, że w momencie, w którym Charlie Chaplin był taki, miał taki moment największej popularności, tak mi się wydaje, kiedy no, parodiował austriackiego malarza, tak by ten austriacki malarz dalej żył. Pomyśl sobie, że Charlie Chaplin, teraz sprawdzę, w którym roku dokładnie on się urodził, ale Charlie i w sumie w którym roku umarł. To też jest całkiem istotne. Bo jakby to jest o tyle... Charlie Chaplin urodził się 16 kwietnia 1889 roku, a zmarł w 1977. I w takim razie Charlie Chaplin mógł mieć zarówno do czynienia z kimś, kto się urodził w 1820, jak i mógł mieć do czynienia z Eminemem. W sumie jest multipokoleniowy aktor. Multipokoleniowy aktor po prostu. No, on ma dzieci, ma dużo dzieci w ogóle. To jest pytanie klucz. Czy w jednej z twoich ciekawostek jest Kleopatra? Nie użyłem tego, bo no nie. Stwierdziłem, że to jest zbyt szeroko znane. Też prawda. Ale nie, myślę, że nie każdy może wiedzieć. Ale to można powiedzieć, w sensie jeszcze przejrzę w razie czego, bo no nie, no na pewno nie mam. Ale faktycznie Kleopatra urodziła się, w sensie żyła bliżej naszych czasów niż powstania piramid. To już wiesz, więc nie wiem, jak możemy się o tym rozwodzić. No, nie wiem, Kleopatrze było bliżej do spotkania czasowo mnie niż jakiegoś gościa, który budował piramidę. Masz 50% na to, że spotkasz Kleopatrę. Bo albo spotkasz, albo nie spotkasz. Mam jeszcze jeden fakt z Charlie Chaplinem. A propos jego właśnie śmierci. O, nie włączyliśmy w ogóle. No, chciałem powiedzieć. Ale ej, bo ten ostatni odcinek nie wyszedł, już i nie było przedstawienia. Właśnie. Dobra. Warto przedstawić naszych nowych gości.
Jest tu ziomuś, którego jeszcze nie nazwaliśmy. Jak go nazywamy? On podobno ma na imię Albert. Albert. Ma na imię Albert. To jest dinozaur Albert. Okej. Okay. Pasuje mi Albert. Albert może być. A tej panienki jak się nazywają? Batumi. I love Batumi. Czyli nie, gra... I Valia Batumi. To jest... Wygląda jak logo Walii. Ale to jest... Flaga, wiem. To ale... jest flaga Gruzji. Chyba... chwilę. Zrobię taką chwilę ciszy. O! Wygląda jak flaga Gruzji. Bo to jest flaga Gruzji, wow. Bo Batumi to jest miasto w Gruzji. Nie jest stolicą. Stolicą jest Tbilisi, tak z kącika geograficznego. Wow. Ale są to panie z Gruzji. No, od razu było widać, że z Gruzji. Tak, tak wygląda przeciętna Gruzinka. Jest jeszcze to. Do mikrofonu musisz. Albo wtedy to ich zabije. Jest jeszcze światło. Ale chujowo widać, bo przez to, że jest jasno. Normalnie będzie git, będzie git. Normalnie nagrywamy wieczorkiem bardziej. No tak. Teraz w sumie z tym się będzie trzeba liczyć, bo teraz... Teraz ciągle jasno będzie. Teraz jest przez dzień polarny, bo my jesteśmy na Antarktydzie. Oni się nie dowiedzą. Charlie Chaplin zmarł w tym samym roku, w którym zostało założone Apple. 1977. Czy jest szansa, że przed śmiercią jeszcze miał swojego Apple'a, swojego iPhone'a pierwszego? Zobaczę dokładną datę. Ale iPhone pierwszy wychodzi dużo później niż. Tak, ale... Znaczy, to było dość logiczne. Ale wtedy... Nie, bo wtedy wychodziły telefony, więc i Charlie Chaplin mógł spotkać w swoim życiu Adolfa H. I mógł mieć telefon z iPhone'a. A potem razem nabijali na dyktafon z Eminemem. Ale to jest straszne, nie? W sensie, bo to jest o tyle mylące dla nas, że w naszych czasach nie zmienia się aż tyle, jak zmieniało się wtedy. Mamy po prostu nudny czas. Chociaż z drugiej strony może kiedyś ktoś powiedzieć, że u podcastowicza zaczęli swój podcast w czasach, w których czat GPT zaczął funkcjonować. No. Jednak znalazłem złą informację. Rok wcześniej jeszcze powstał Apple. Apple powstał rok, zanim Charlie Chaplin zmarł. Charlie Chaplin mógł mieć jakąś swoją rzecz mógł mieć Apple'a. Współpracę z Applem. Oh shit. O, właśnie wyszło mi powiadomienie u podcast. Stary Bóg pomóż, odcinek 4. A wy, drodzy widzowie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, patrzyłem w lampę, nie wiem czemu. Chciałem patrzeć w aparat, ale patrzyłem w lampę. A wy, drodzy widzowie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, zapraszamy do nadrobienia tego zacnego odcinka o nazwie Stary Bóg Pomóż. Nazwa może się wydawać dziwna, ale zrozumiecie, oglądając cały odcinek. Jeden widz, w sensie jeden widzu. Znany mi i tobie zresztą widz, normalnie się dopytywał, jak się to miejsce nazywa, bo jakby żartowaliśmy przy nim o tym i stwierdził, że tego na tyle bawiło, że musi sobie przypomnieć, jak się nazywało to. Tymon. Który? Ten, co ma 27 lat. A, no dobra. Knur. Knur. O nie, czy to właśnie został zdradzony trzeci, w sensie trzeci, kolejny projekt? Nie, bo to pewnie będzie usunięte, bo z prywata. Z meta. Dobra, chwila przerwy dla łatwego wycinania. To by mogło być. Co? Przerywnik dźwiękowy. Dobra, lecimy dalej. Kolejne. Znasz aktora Christophera Lee? Znam. Christopher Lee no jest całkiem stary, nie? Ale czy wiesz, że jest aż tak stary, że urodził... Wiesz, jak te wszystkie żarty o starej? Twoja stara jest tak stara. On się urodził w momencie, w którym Imperium Osmańskie jeszcze istniało. Nie. Tak. On się urodził 27 maja, a Imperium Osmańskie upadło 1 listopada 1922 roku. Serio? Tak. Jezu drogi, te lata
Te wszystkie lata tak pomiędzy 1500 a 1900 to były jakieś chore czasy. Jakby... Damn. Jakby czaisz, że nasi rodzice żyli w momencie, w którym istniała Jugosławia. No, albo był, niektórzy nawet jak był PRL. Akurat się wydaje bardziej logiczne niż, no. Jugosławia, niż to, że 50 lat przed ich narodzinami było na trep. No, nawet mniej. Upadło Imperium Osmańskie. No. Pomyśl sobie, że my jeszcze, że jak my żyliśmy, to jeszcze nie istniało Kosowo. Teraz dałem się Albańczykom w ogóle zaatakować. W sensie możemy mieć atak Albańczyków, bo dla Albańczyków Kosowa dalej nie ma. No ja czekam aż tak samo w Hiszpanii, jak Barcelona, jak Katalonia stanie się osobnym państwem. Ja chciałbym zobaczyć FC Barcelonę w lidze katalońskiej, bo wtedy może uda im się coś wygrać. Wtedy może Real wygra ligę hiszpańską. Może zmienimy temat. Wieża Eiffla, kojarzysz może? Zdarzyło się. I obraz olejny Gwieździsta noc Vincenta van Gogha. Też kojarzę. Powstały w tym samym roku. 1889. I w tym samym roku powstał browar Fortuna. Nie. Tak. Najlepszy browar na świecie powstał w tym samym roku, co wieża Eiffel. W sumie to wszystkie z tych trzech rzeczy są kultowe i są jedyne w swoim rodzaju. Tak, to prawda. Ale powiem ci, nie wiem, że słyszałeś, ale wieża Eiffla ma taką przypadłość, że nie można jej robić zdjęć w nocy, bo oświetlenie zamontowane na niej, które widać tylko w nocy, jest objęte prawem autorskim. Co? To wyobraź sobie, że lecisz po prostu, nie wiem, masz zostać jakimś filmowcem kimś, chcesz zrobić film w Paryżu, nie? Ale musisz wyciąć wieżę Eiffla ze sceny w nocy, bo... Ale tak dla chała, że przez cały, jakby wszystkie sceny w dzień są, ale w nocy po prostu masz tak chamsko wycięte to takim jakimś, wiesz, piórkiem, czymś takim na szybko po prostu wycięte. W nocy wieża Eiffla należy do Niemiec, tak jak chcieli. Ojo. Właśnie powinno się okazać, że po prostu ten twórca tego oświetlenia ma jakieś korzenie niemieckie. Po prostu nie udało się w ten sposób, to zrobimy inaczej. Taka, no, niby Niemiec, ale polska mentalność. Ta się mentalność kraba chyba nazywało, że jak ja nie mogę mieć, to ty też nie będziesz miał. To był syndrom psa ogrodnika. Możliwe, że tak. Sam nie zje, ale drugiemu nie da. Tak. A co, że miał... Epicko. Kojarzysz może państwo Włochy? Nie. A, to spoko. To lecimy dalej. Coca-Cola jest młodsza od Włoch jedynie o 31 lat. Co? Tak. Co? Włochy, państwo Włochy, takim jakim jest teraz, powstało w 1861 roku, a pierwsza Coca-Cola została rozlana w 1892 roku. Oh shit. Ale jeszcze to była ta lepsza Coca-Cola. Ta bardziej związana z nazwą. Tak, ale... Ja uważam, że to powinno wrócić. Cola to oficjalny statement. Prosimy o przywrócenie starego menu. Nie no, woda lepsza. Wodziczka lepsza? Patrz, wypiłem całą szklankę wody. Ja się czuję teraz tak dobrze. Jest tak zdrowy. Ale nie, w sensie serio, fajnie się nagrywa, jak się nie pije piwa. No, spoko jest. Boję się, że teraz nie dostaniemy tej współpracy. Właśnie, i teraz oni już mieli gotowe papiery, ale zobaczyli, że ten odcinek jest bez najlepszego piwa na świecie, piwa Fortuna, i stwierdzili, że tak, wy nie macie piwka, to nie macie też współpracy. Browar Fortuna, wyprodukujcie też jakąś wodę może, tylko proszę nie jak Nestle. Chyba mam jeszcze jedno mi zostało, jeszcze dwa mi zostały. To pójdźmy teraz w to, co ci opowiadałem przed. Uniwersytet Oksfordzki został założony przed powstaniem Imperium Azteków. To jest coś, co nie wierzyłem i Adam specjalnie to weryfikował chwilę przed tym, bo damn, jakby... No, jakby uniwersytet, który no chyba do teraz jest Oxford, w sensie ten tak. Oxford, który znamy, to jest Uniwersytet Oksfordzki. Tak. Powstał jeszcze jakby...
on już istniał jakieś 300-400 lat. Dopiero potem założono Imperium Azteków. Imperium Azteków zostało, w sensie zdążono przez, inaczej, Hiszpanie zdążyli rozwalić i Uniwersytet Oksfordzki dalej stoi. Proste wnioski. Oksfordczycy byli silniejsi niż Aztekowie. I tak, monkeys strong together. Shit. Może się dostaniemy. Jeszcze o jednym uniwersytecie mam. ZSH. Uczeni istniejącego już Uniwersytetu Harvarda nie znali Newtona i jego praw. Uniwersytet Harvarda powstał w 1636, a Isaac Newton urodził się dopiero w 1642. Jakby... Ja dupię. Co, czego oni tam uczyli? Oni się tam przywiązywali do ławek, bo grawitacji nie było. Oni mieli po prostu... Wchodzili na te tematy wszystkie związane z grawitacją i... Nie wiem. Miałem Ben na jakiś żart i totalnie zeszłam, bo ci tylko chciałem go powiedzieć. Jakby oni odpalali prezentację i ona się dalej ładowała. Tam było zdjęcie USG Isaaca Newtona. Oni po prostu mieli wtedy jedyny profil, to była medycyna i oni po prostu cały czas czekali, aż się urodzi i będą mieli z tą wiedzą po prostu zrobić odbiór porodu. Pomyśl sobie, że na przykład na uniwersytetach medycznych, jakby jeżeli powstanie, w sensie wyjdzie jakieś dziecko tam, zostanie narodzone, to oni mogą sobie tam jakby wziąć prawo do tego dziecka i sobie kolejnego jakiegoś uczonego wychować. Prawo niespodzianki, jak w Wiedźminie. Wracasz do domu i to, czego się nie spodziewasz, jakby zostaje twoje i po prostu bierzesz dziecko na ojomie. Ale nie, to koncept tego, że odbierasz czyjś poród. I to jest zaliczenie. W zależności, jakie dziecko wyjdzie, to dostajesz lepszą ocenę. Kiedyś słyszałem taki żart, że mężczyzna poszedł do lekarza, w sensie do lekarza, do szpitala, chirurga na operację i okazało się, że chirurg, w sensie chirurga ma zastępować praktykant ze studiów. No i nie ustawiliśmy stopera w ogóle. Oczywiście, że nie ustawiliśmy stopera. Właśnie dlatego patrzyłem mniej więcej, ile tam się nagrywa, ale nie widziałem. I ten pacjent jeszcze przed tą operacją się zapytał, że ale jak to, że co jeżeli mu się nie uda? Przecież on jeszcze jest niedoświadczony. No i chirurg odpowiada, no to go obleję. Ale to jest już ten moment tego podcastu, który po prostu opowiadamy memy. Ale to był żart, tak? To nie potrzebowało obrazka, żeby być śmieszne. Ale styl opowiadamy memy z Quake'a. Jesteśmy... No, my po prostu dostosowujemy się do tematyki podcastu i jest, po prostu mamy żarty na poziomie milenialsów. Zróbmy kiedyś odcinek podcastu, w którym jakby będzie... Wrzucimy sobie nie wiem, 100 memów i będzie tylko... jakiś generator głosu to czytać, te memy. I tak będzie się opierał cały podcast na tym. W drugim odcinku padło takie z twoich ust takie piękne zdanie. Musimy zacząć wymyślać pomysły na odcinek, nie w trakcie odcinka. Ale... A propos. To światełko idealnie świeci w miejsce, gdzie powinna być tablica. To jest ten rodzaj memu, który on już nie może powstać. Po prostu, żeby uniwersum się zgadzało, on nie może powstać. Ale mi bardzo zależy na tej tablicy. Chciałbym, żeby była. Ale to wtedy, kiedy remoncik będzie. No właśnie, niedługo będzie remoncik, będzie zmiana studia. No, przeprowadzamy się. Tak. Będziemy w komplet. Już widziałem, jak będzie to mieszkanie wyglądać. Ono będzie miało szare ściany. Nie. Tak. Tak ładne, takie ładne szare? No, będzie miało szare ściany. Jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy tak, żeby to jakoś tam ładnie wyglądało. Dam radę. Dobra. Myślę, że to jest moment na przerwę. Tak. Adios. Ciao, bellas. Nie wiem, czy się mówi tak, ale na hiszpańskie realia bellas. Ciao. Yo. Dobra, ej, lecę sobie tutaj. Stary, ja mam cię na jednego buta, bo wow. Ty jesteś...
Ty masz małego filta. Małego masz. Nie. Dobra, tym rapowym wstępem. O, aż zabolało po oczkach. Tym rapowym wstępem. Ale ciemno teraz. No ciemno teraz fest będzie. Teraz widzowie wiedzą, że mamy nogi. Nie. Oni myśleli, że jesteśmy jak mamon. Siedzimy i konfidencimy. To też brzmi jak Kononowicz. Dużo osób może tego podpisać. Ja, Kononowicz coś tam się... Pan Krzysztof Kononowicz. Pan... Panie Krzysztofie Kononowiczu, oficjalne zaproszenie. Ale to wtedy drugi, bo ja... Albo nie, nie mogę tego powiedzieć, bo nie mogę znowu wymyślać tematu na podcast podczas w sensie podcastu na podcaście. Dobra, jedziemy do Choroszczy. Do Choroszczy. Tak, i spotka... Albo nie, bo Majora już tam nie ma chyba z nimi, nie? A chociaż w sumie nie wiem. Aż ja śledziłem w miarę to lore, ale nie aż tak chyba. Ale... Ale lore czego ale... śledzisz w tym momencie? Lore 11-letnich Chińczyków. What? Przeczytałem fragment artykułu. Trudno wierzyć takie historie. 11-latek z Chin pokłócił się ze swoją mamą tak poważnie, że postanowił wsiąść na rower, pojechać do babci i się jej poskarżyć. Dzielił go jednak ogromny dystans. Chłopca znaleziono wycieńczonego w drodze do tunelu 130 km od mamy. Ale teraz lepsze jest backstory, bo 130 km, 22 godziny mu to zajęło. No. I chłop jest prawdziwym archetypem syzyfowych prac. I to nie tej książki, ale Syzyf wciągał zawsze ten kamień na górę i sekundę przed końcem mu spadał. No. Bo do babci miał 140 km. sobie, masz te 11 lat. I ona naprawdę cię wkurwiła. Jakby jesteś tak zły na tą matkę, jedziesz 130 km, ty jesteś wycieńczony, że tam po prostu blisko Z-worda. 130 km z tobą, 22 godziny i zostaje ci 10 km i wtedy cię zgarniają. Ale wiesz, co mnie bardziej ciekawi? Co? O co się pokłócili? Jakby... Ona po prostu mu powiedziała, nie dasz rady przyjechać do babci domy. I potem zadzwoniła po tę policję. Ona tak, nie wygrasz tego gówniarza. Nie, temu małemu szczelowi prawie się udało, nie? Ona ma go zaczipowanego. Wiesz, wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie Chińczyki na rowerach. Nie wiem, czy to wścibskie Chińczyki nie brzmi jakoś bardzo stereotypowo, szczególnie Chińczyki nie brzmi jakoś tak brzydko. Jeżeli brzmi, to przepraszam wszystkie osoby pochodzenia azjatyckiego. Ogólnie wszystkie osoby. Wszystko by się udało, gdyby nie za ci... to, że zaczęliśmy ten podcast, który rozpierdoli wasze ulubione podcasty. Jeżeli będzie jedynym podcastem na świecie. Ale wtedy nie mogły być dwóch typów podcast wannabe. Ale... No, pierwsi hejterzy... Pierwsi, ale każdy z nich doprowadza nas do sukcesu, bo wiemy, że to, co robimy, jest dobre. Ha! Nie, no, ale najlepsze jest to, że my od samego początku się przyznajemy do tego, że... Jakby to nie jest coś, że my to ukrywamy. Ale my po prostu stwierdziliśmy, że to jest nisza w Polsce i nie ma tego dużo. I nam się to podoba, bo jesteśmy fanami. Jakby więc oni... zajebaliśmy od nich pomysł na content. Oni wyglądają, jakby nagrywali w piwnicy. A my naprawdę jesteśmy w piwnicy. Teraz zapomniałem, jak on się nazywa. No 7 metrów pod ziemią, nagrywa 7 metrów pod ziemią. Trzeba zrobić specjalne wyliczenia, bo dla mnie to jest fake. Nie, trzeba to sprawdzić. Beton, nie, to jest niemożliwe. On tak głęboko by nie nagrywał. Nie. On by nigdy czegoś takiego nie zrobił. To jest, będzie musiał zmienić nazwę, jeżeli go przyłapiemy. 6,5 metra pod ziemią. 6,95 metra pod ziemią. Po prostu prawie mu się udało, tak jak temu 11-letniemu Chińczykowi, ale wciąż mu się nie udało. Po prostu przez to krzesło, na którym siedzi, ono jakby powyższyło poziom gruntu. Ale naprawdę mi jest żal tego chłopaka. On był bliski realizacji swoich marzeń. Ale wyobraź sobie, to może być, mógłby być jak nawet jakiś rekord Guinnessa, czy coś tego typu. Najdłuższa trasa, którą przyjechał 11-letni Azjata. O imieniu Pinchlin.
Znasz to z Johnem Siną? Co trzyma tego loda i coś mówi po chińsku, że co nie kłańcie im pichilin. Zaszaj hao zhangguo, szanzai wo you bingqilin, wo hanqiwen bingqilin, de shi su du yu ji xin zhou, bi bingqilin, su du yu ji xin zhou, wo zui xiwan. So yi, szanzai shi yinwei shijian. Zhuanbei. Nie znasz tego? Nie znam tego. Musisz to, w sensie ty musisz. Zapomniałem, bo pomyliło mi się z tym naszym montażystą Michałem. Musi to wrzucić. Był Janek ostatnio? Był. Ale to jest na tyle mocny backstory, co? Doczytałem jedną rzecz, która zmieniła mój pogląd. On by był w stanie to zrobić, tylko kilka razy mu się pomylił kierunki. Nie! Bo kierował się znakami drogowymi. To nie znaczy jakby, że on popełnił błąd, tylko po prostu znaki były źle zaprojektowane. Czyli rząd Chin jest winny upadku 11-latka, który jechał do babci 140 km i przyjechał tylko 130 km. Wydaje mi się, że ten 11-latek teraz może mieć trochę problem u rządu chińskiego. Jakby wydaje mi się, że rząd chiński nie za bardzo chce wiedzieć, co się dzieje w Chinach. Jak było wszystkie te mamy z Koreą Północną. Nie mogę powiedzieć złego słowa na nasz rząd. Nie mogę powiedzieć złego. O jest, znowu to robimy, znowu są opowiadane memy i też obrazkowe. Mówię ci, kiedyś dodatkowy w tygodniu odcinek powstanie, żeby nie zawieść wszystkich tym odcinkiem, po prostu będzie cały odcinek, jakby to nie będzie tak, że będzie generator, tylko my będziemy opowiadać memy. Jest takie miejsce, w którym ten odcinek mógłby wyjść spokojnie. Jakie? Zaczyna się na P, a kończy na Atronite. W momencie, w którym w końcu zostanie albo założony. Może też zaczyna się na P, a kończy na Hub. Czy chodzi o PatroHub? Jakaś nowa platforma dla patronów? Dokładnie tak. Skąd wiedziałeś? Jeśli jest to zlikowany. No bo ja założyłem PatroHuba, bo tak to wcześniej. Bo stwierdziliśmy, że jakby musimy zarabiać więcej pieniędzy. Jakby woda nie jest tania. Woda nie jest, wodziczka nie jest tania, piwa Fortuny też nie są tanie. Tylko że od nich dostaniemy za darmo prędzej czy później. Co, współpraca z Muszynianką? Tak, co ci powiedziałeś już. Zlikowana nazwa? Z najbardziej sprzedajny podcast. A nie, czekaj, bo to teraz panie zasłania. My byśmy gówno zareklamowali, gdyby nam dali odpowiednią ilość hajsu. Chciałem teraz coś powiedzieć, ale bardzo bym zwyzywał naszych widzów, odbiorców, słuchaczy. Nie, to tak nie wolno. Na widza trzeba mieć szacunek. My ich totalnie nie szanujemy, wrzucając reklamy w każdym możliwym momencie. Wrzucając reklamy, które tak nam nie płacą, my nie dość, że ich nie szanujemy, to jeszcze siebie. Jakby my jesteśmy jak ci wszyscy ludzie, którzy na przykład kupują koszulkę Adidasa tylko z ogromnym napisem Adidas, schodząca pierdolona reklama. Tak, ale to jest ciekawe, dla firm to jest bardzo opłacalne, no żeby tak, taki trend. Jakby, ja nie powiem, też swego czasu miałem taki, że kurczę, jak widać wielkiego Adidasa, to musi być super, ale jakby. Ale jest jeszcze jedna gorsza rzecz. Na przykład nosisz taką koszulkę, w sensie nie chcę ujmować osobom, które mają koszulki z Kropa, ale idziesz i reklamujesz Kropa, nawet nie firmę konkretną, w sensie markę i tak dalej, tylko sieć sklepów. Ja uważam, że wolno to krytykować z prostego powodu. One nie są szyte w warunkach takich, których się, no to, które się reklamuje pozytywnie. Ale też nie uważam, że, no bo mimo wszystko porównując cenowo Adidasa a Kropa, no to jest różnica. Kropa należy jebać, tak jak wszystkie sieciówki należy jebać. No, wszystkie podobne sieciówki, bo strasznie kradną. Jakby jako osoba, która no, też przez dłuższy czas się ubrałem, też jakby nieraz mi się zdarzy, że wejdę gdzieś nawet do sklepu, żeby zobaczyć nad, nie wiem, basicową jakąś czarną koszulką czy coś tego typu. No też wiesz, mimo, no nie jesteśmy w pozycji takiej, że możemy sobie trochę przebierać, kupować koszulkę no, czarną naturalnie. Z 200. No chyba, że wesprzecie nas na PatroHubie. Ale nuta. Zabrzdęczało. Dobra, to będę po prostu zrobić to z tobą razem, żeby nie było głupio. Ale Krop i inne tego typu marki, one tak kradną pomysły na koszulki, na bluzy, na wszystko, co jest po prostu możliwe.
nie da się tam znaleźć rzeczy, która nie będzie totalnym basiciem, nie będzie gładka i tak dalej, której wzór nie będzie skądś podpierdolony. No i to jest przerażające, bo to jest zazwyczaj jeszcze sobie ale powiem ci lepiej. Możesz wydać 1500 zł za koszulkę i będzie dokładnie to samo. Nie wiem, czy kojarzysz Misbehave? Ale... Polską firmę warto dodać. Która była w GTA kiedyś, taka ciekawostka. Chyba a nadal jest. Mam bluzę Misby w GTA. To jedyne, gdzie mogę mieć bluzę Misby. I bardzo możliwe, że ona akurat nie jest ukradziona, mam po prostu napis Misbehave, ale... No wiesz, no nigdy nie wiadomo, czy nawet sama nazwa nie została podjebana, nie? Ale poważne wyjaśnianie marek odzieżowych podcast. Znowu żart z tym, że po prostu dodajemy to, co aktualnie mówimy i dodajemy do tego podcast. Podcast. Robimy żarty z nazwy podcastu podcast. Ale to jest dobra konwencja, ona trwa od samego początku. Tak, to jest jakby już element stały. Tak. Właśnie my musimy przemyśleć elementy stałe. Tak, bo miało kilka rzeczy, taki potencjał na bycie takim elementem, ale ostatecznie nie wiem, co jest elementem stałym. Elementem stałym jest... To, że siedzimy tutaj. To jest elementem stałym, że to dalej tu jest i to pewnie dalej będzie. Ale nie wiadomo... Czy kiedyś zostanie to zlikowane? Kiedyś, ale muszą się postarać. No. Właśnie, szybkie wyjaśnienie dla kilku widzów. W ostatnim odcinku padł pewien żart o puszczeniu na końcu odcinka chmury kolorowej. I dostaliśmy komentarze, ej, czemu my jej nie puściliśmy? Serio? Tak. Ale to dostaliśmy tak faktycznie, że ktoś to tak napisał? Czy... Ja muszę to sprawdzić. O kurwa. Ale jakby podejrzewam, że ktoś to robił tak totalnie niepoważnie. Ale wyobraź sobie, że ktoś... Znam twórcę tego komentarza. O, jest skam na kolorowe chmury. Ja tego komentarza nie widziałem, jeszcze przed chwilą sprawdzałem. Nie, no ja tego nie mam. Na starszym na odcinku numer 3. Aha, faktycznie. A teraz wyszedł już odcinek numer 4. Bo teraz... A teraz nagrywany jest odcinek numer 5. Yeah. Tak działa kolejność. Jezu, ale niesamowite. Skam na kolorowe... Aha, dobra. No dobra, już wiem, kto to... I bardzo mi się podoba to skam przez K. Big love for you. Ale ogólnie tak o to chodziło, jak coś. Wyjaśnienie żartów podcast. Ten żart się nigdy nie skończy. Ja podczas kolejnego podcastu chciałem zrobić jedną rzecz, której jakby nie mogę robić. Pokażę, bo pewnie nie widać poza kamerą. I, bo nie wiem, tak strasznie mi tego brakuje podczas rozmowy. Jak chcesz, ale... Ja proponuję, a propos tej rozmowy, dorzucić jedno, że specjalnie dla ciebie dzisiaj na końcu odcinku będzie kolorowa chmura. Co? Naprawdę? Zrobimy to? Zrobimy to? Dobra, będzie, już... będzie kolorowa chmura. Będzie. To musicie oglądać do końca i będzie kolorowa chmura. Ale to wtedy musimy wiedzieć, że możemy im ufać. Albo wiem, jeżeli... Wbijecie 20 milionów łapek pod tym odcinkiem, będzie kolorowa chmura w kolejnym odcinku, ale... od Araba, który dał nam nowy olejek. Ale możemy dać w shortsach. Ja uważam, że jeżeli się postarają, możemy dać w shortsach, bo na shortsach się dużo zarabia. Wow. Wow. Jakby... To już było bezpośrednie. I na wiesz, co jeszcze było bezpośrednie? Co było bezpośrednie? Dwie rzeczy. Jedna aż rzecz. Dwie? Jedna rzecz. Jedna, no dobra, jeżeli jedna, to okej. Bezpośrednio zapomniałem znowu ustawić stoper. Kurwa. No, ale co mogę ci powiedzieć? Co mogę ci powiedzieć? Co mogę ci powiedzieć? Co możesz powiedzieć? Mogę ci powiedzieć, że coś, o czym ludzie nie zapomnieli, to jest jeden z moich ulubionych eventów w internecie. I tak totalnie, bez żartu, jest to mój ulubiony event w internecie, który się wydarzył 2 lata temu. Właściwie to nawet ci powiem, w kwietniu. O. Nie wiem, czy kojarzysz, ale czy mówi ci coś imię Josh? Tak. Tak. Czy chodzi o Drake i Josh? Dokładnie tak. Ale, wiesz co ci powiem? Muszę coś sprawdzić. Zaraz wracam.
Wracając do tematu Joshów Swainów dokładnie. Znalazłem screeny rozpoczynające to i go uważam, że nawet warto pokazać dla widza oczywiście audiowizualnego. Warto go nawet pokazać dokładnie na tej ścianie. Będzie łatwiej. Wow, a dla widza audio to już nie było takie miłe. Jakby screen, który rozpoczął całą tą wojnę. Na grupie, która nazywa się Josh. I dla odmiany Josh. Prawdopodobnie zastanawiacie się, dlaczego was tu zebrałem wszystkich dzisiaj. Zgadnij, kto odpisał. Josh. Dokładnie Josh. Tak. Spytał prawdopodobnie dlatego, że mamy wszystkie takie same imiona. I w tym momencie jest coś, co zmieniło polski internet. Zmieniło internet na skalę światową na zawsze. Zostały tu podane koordynaty i dokładna data, w której miała odbyć się potężna walka Joshów Swainów o miano jedynego Josha Swaina, a cała reszta musiała zmienić na imiona. Grupa ta powstała dokładnie rok temu. Czy nie wiem, czy dokładnie, ale nie rok temu. Rok od tego, jak została zaplanowana data. I co ciekawe, event ten faktycznie się odbył. Jego organizatorem, wbrew wszystkim oczekującym, jego organizatorem był Josh Swain. Myślałem, że Drake tym razem. I powiem ci lepiej. Wygrał go również Josh Swain. Ale który? Ja myślę w ogóle, że to jest trochę ustawione. Nie, no patrz, organizator i kto został zwycięzcą? Nie, i kto założył grupę? No właśnie. Ale ja jestem strasznym fanem tego wydarzenia, bo ja w ogóle lubię te strasznie takie inicjatywy, w których jakieś totalnie głupie rzeczy faktycznie się dzieją potem. I to, że ludzie się tam pojawili i to było w ogóle, bo nie wiem, czy widziałeś, jak wyglądał cały ten event. Widziałem tylko jakby tego screena z rozmowy. Praktycznie wszyscy byli przebrani w jakieś głupie stroje, dostali takie makaronowe pałki, jak są na basenie i zaczęli się nimi po prostu lać. Co ciekawe, powstały ksywki, żeby odróżniać i nie wiem, o ile jest to faktycznie zweryfikowane, ale widziałem pogłoski, że wygrał Little Josh. Czyli 5-letni Josh Swain, który też pojawił się na tym evencie. I urzekł wszystkich swoim urokiem osobistym, jak to każde dziecko, i wygrał. Tylko nie wiem, na ile faktycznie cała reszta potem zmieniła te imiona i nazwiska, chociaż uważam, że z honoru wypada. Po prostu tylko wiesz, oni powinni to zrobić logicznie i wszyscy powinni zmienić na jakąś jedną literkę inną i zrobić za rok znowu kolejną edycję. Ale już bez 5-latka. No tak, bo on miał to stare, więc on już się nie łapał. I po prostu co roku tworzyć, aż zostanie tylko ten jeden. Z tym już zmienionym imieniem, ale ten jeden. Po prostu stare, że będzie totalnie inne. No, a to byłoby mocne. Ale mi się wydaje, że tam chyba nawet strona na Wikipedii powstała z tej bitewki. To jest oficjalne wydarzenie zaksięgowane w internecie. Co ja mam cały czas coś z tym polskim internetem? Polski Josh Swain? Battle Royale. Jak jest imię Josh na polski? Josh na polski? To są dobre pytanie. Josh. Nie. Jozue. Dokładnie, Jozue. Dobra, czekaj, teraz tak. Organizowana przez Josha Swaina. O, powiem ci nawet lepiej. Były dwie edycje. W 2022 również była edycja. Właśnie, to zaraz wybija data, w którym teoretycznie mogłaby być trzecia edycja tego. Co prawda już była dużo mniej popularna, bo w pierwszej edycji było 900 osób. 900 plus osób. W drugiej już tylko 200, ale jakby dem. Ale to niby było niesamowite, gdyby tak weszło do kultury, popkultury. I faktycznie na przykład ten Josh Swain nazywałby swojego syna Josh Swain Junior, żeby też mógł wziąć udział. I każdy by tak nazwał i później po prostu byłaby walka Joshów Swainów Juniorów. Ale wiesz, czego mi brakuje na artykule z Wikipedii o tym? Czego? Wszystkie konflikty mają zawsze napisane strony konfliktu. Mhm. I tutaj powinny być po prostu te 900 stron konfliktu i każda z nich by miała po prostu jednoosobową armię Joshów Swainów. A co na przykład, jeżeli oni się teamowali? Odem. Drużyna Josh i drużyna Swain. Po prostu kto chce, czy jak to było? Kto chce team, pisze jeden. Kto soj? Kto soj, pisze jeden.
I po prostu wszyscy chcieli. I walczą z tym pięciolatkiem. I po prostu pokonał ich wszystkich solo. To jest, wiesz... A potem wsiadł na rower i pojechał 130 km do babci powiedzieć o wygranej. Ten jeden Spartanin. Zamiast 300 Spartan, to jest jeden Josh Swain kontra 900 Joshów Swainów. Jest drogi, ale... Ja żałuję, że to nie było w sumie dobrze, że to nie było w Polsce, ale jakby to było w Polsce, ja bym pojechał po prostu jako widz z zewnątrz po prostu i dawał zakłady. Ale wydaje mi się, że oboje mamy na tyle nietypowe nazwiska, że ciężko byłoby nam zebrać z trzy osoby, które się identycznie nazywają jak my. Znaczy Josh Swain jest tak, w sumie przez tą walkę brzmi jak popularne nazwisko, ale czy faktycznie? Znaczy podejrzewam, że tak. No jakby ile znasz osób o nazwisku Wyatt? Jedną. No właśnie, ja znam trzy, bo jeszcze swoją rodzinę. No właśnie, ja miałem w sumie to dwie. Bo wiesz, rucham ci mamę. Wiesz co? Twoja mama nie ma na mnie błaje. Nie będę wchodził z tobą w tę polemikę. Bo Jezu, aż zawiało grozę teraz. Jakby użyłeś trudnego słowa. Ja nie wiem, czy mnie zwyzywałeś teraz, czy powiedziałeś coś miłego. Bo jestem takim erudytą, że ty jako... zapomnę teraz tego słowa. Ty jako troglodyta nie jesteś w stanie dorównać mi poziomem mojej ogromnej inteligencji. I to jest właśnie twój problem, że ty tak myślisz, a jesteś zwykłym kołtunem. Nie, teraz mnie obraziłeś naprawdę. Przepraszam. Podaj wodziczkę, to się naleje. No, pogodzenie się. A propos wodziczki. W krótkiej przerwie, którą doszła nas pewna walka między nami. Nie była to co prawda walka 900 osób i każda z nich nie nazywa się Josh Swain, ale była między nami mała walka. Ale będziemy teraz wybierać swoje składy jak na WF. Tak, ale ja bym chciał w ogóle, żeby wyniki tej walki, czy o wynikach tej walki zdecydowali widzowie. Która woda jest lepsza? Gazowana czy niegazowana? I proszę, jeżeli ktoś zacytuje w tym momencie... Andrew Tate'a, krzyczącego co, boisz się bąbelków? To dostanie banan. Nie, bo wtedy będzie w moim teamie, nie Andrew Tate'a, a gazowanej wody. Mam dostęp, Adam nie ma dostępu do tego, nie ma, bo nie chciał dostępu do tego konta, więc będę dawał bany wszystkim, którzy powiedzą, że woda gazowana. On nawet nie będzie widział o tym. Nie, dobra. Koniec podcast. Nie. Koniec podcast. To dobrze, bo my mamy podcast. Okay, ta nazwa jest chwytliwa. Uważam, że to jest jedna z fajniejszych nazw, jaką musimy wymyślić, bo jest tak prosto i tak bardzo nie wysililiśmy się wymyślając ją. Ale z drugiej strony to właśnie piękno tkwi w prostocie. Oh shit, ja zapomniałem, że ta nazwa ma genezę. No tak, ale cały czas geneza nie będzie wytłumaczona. Jezu drogi, kiedyś trzeba ją wytłumaczyć, bo zapomnimy o niej. W sensie ciekawi mnie, jakby... Czy ktoś to rozkminił? Czy ktoś się w ogóle na tym zastanawiał? Ktoś będąc naszym znajomym może znać genezę, no naturalnie. Chyba nikomu nie mówiliśmy. No ale znając nas. No tak. Bo mamy tych samych znajomych. Niestety. Tego jednego montażysta. I jedną prowadzącą TikToka i jedną menadżerkę. Znamy dużo ludzi, to już dlatego mamy tyle widzów. 3-4. No gdyby liczyły się wyświetlenia podczas montażu, byłoby więcej. No to co najmniej 6. No bo to jest takie, wiesz, no to nie jest aż tak pocięte, nie? No nie jest, praktycznie w ogóle nie jest pocięte. On żadnej pracy nie wykonuje, ten Michał. True. No, to jest tak... On jest tak leniwy, że ja nie wiem, za co mu płacimy. Płacimy mu? ASMR. Zróbmy ASMR. To jest temat chyba podcastu. Nienawidzę. Widzowie znienawidzą mnie, co zaraz zrobiłem. Przepraszam dla kochanych widzów. Szczególnie tych, którzy są widzami audio, bo oni nie wiedzieli. Po prostu oni nie wiedzieli, że to się właśnie dzieje. Take me home. To the place. Kochasz swoją babcię? Kocham swoją babcię. A co gdybyś musiał powiedzieć swojej babci najbardziej niemiłą rzecz, jaką
da się powiedzieć. Jak byś się czuł? No nie, no nie wiem, chyba bym nie chciał powiedzieć dla babci najbardziej niemiłej rzeczy, jakiej się dla niej powiedzieć. Ale gdybyś musiał, bo jedna osoba została postawiona w takiej sytuacji. Była to Pink Amelia. Nie! Tak. Tylko nie Pink Amelia. Pink Amelia 26 grudnia 2014 roku, czyli 9 lat temu prawie, napisała na Zapytaj.onet w kategorii relacje międzyrodzinne. No ale są kategorie? Tak. Oh shit. Babcia znowu zrobiła mi kluski na obiad pomocy. Ja myślę, że wiesz, co bym wtedy zrobił? Co byś zrobił? Wsiadł na rower i pojechał do mamy poskarżyć się do babci. Uwaga, uwaga. Mówiłam jej, żeby tych klusek znowu nie robiła, ale ona je zrobiła. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Drugi dzień z rzędu nie będę tego jadła. Czemu ona mnie nie kocha? Nie chce mi się już żyć. To brzmi tak bardzo, w sensie, jakbyś usłyszał dokładnie tę wiadomość, to byś w pewnym momencie, jakbyś musiał przemyśleć składnie tej wiadomości i treść, to byś wiedział, że to jest 2014 rok. Zwłaszcza, że tutaj wszędzie są błędy ortograficzne. Po prostu ludzie w 2014 nie umieli pisać. Tak, jakby to jest naturalne, wszyscy, tak? Wszyscy. Jakby wtedy kto jeszcze żył? Jakby Eminem? Masakra. Wiesz, kto jeszcze wtedy żył? Na pewno nie Charlie Chapman. Chapman? Charlie Chaplin. Jezu, nie wiem, skąd mi się wziął Chapman. Tak, Lex Chaplin. Skąd był Chapman? Bo jako... Chapman. O, nie wiem. To brzmi jak Mandela efekt. Ale teraz musisz... Widzę, że zrobiłeś jedną nie, rzecz. Nie, to był żart. Nie mam tego dzisiaj. Teraz musisz się przygotować. Jestem. Odłożyć wszystko, co możliwe. Musisz spróbować powiedzieć babci, że ty już nie chcesz dzisiaj zjeść klusek. Improwizacja dzisiaj. Improwizacja podcast. Okej, ale zróbmy z tego małe competition. To znaczy? Ja powiem, ale ty też musisz powiedzieć swoją wersję. Ale ja nie mogę. Bo i będziemy oceniać. Ja nie mogę, bo ja to mam przygotowane nawet wersję, którą ChatGPT powiedział dla swojej babci. Właśnie. Chciałem zaznaczyć, że w tych czasach ludzie już nie pytają, no a zapytaj one, tylko po prostu piszą na czasie GG, jak powiedzieć babci, że mnie nie kocha. ChatGPT zapytał się, w sensie ChatGPT rozmawiał ze swoją babcią lodówką, babcią, nie wiem... Babcią lodówką. Ze swoją babcią lodówką, że on nie chce jeść więcej klusek. Nie, ja zawsze miałem, że jak nie wiem, miałem jakieś takie sprawy rodzinne do załatwienia, to robiłem to w najgłupszy możliwy. To był taki, żeby zrobić z tego możliwie tak potężnego mema, ale w takiej kategorii poważnej. I na przykład, nie wiem, potrzebowałem, nie wiem, dwie dychy na coś od mamy, to pisałem oświadczenie na dwie strony. Dlaczego potrzebuję? Pisałem na przykład takie orędzie ładne. No. Ostatnio, na przykład, jakiś czas temu, dłuższy, jak jeszcze musiałem mieć zwolnienia od rodziców, do szkółki, to napisałem chyba dwustronnicowe rozprawkę, dlaczego powinienem zostać zwolniony tego dnia. To teraz możesz wykorzystać te umiejętności, rozmawiając ze swoją babcią, żeby powiedzieć jej, tam, wyobraź sobie, że tam siedzi twoja babcia. Dobrze. Babcia drugi dzień z rzędu zrobiła kluski, a ty bardzo nie chcesz jeść klusek. Musisz z nią porozmawiać, powiedzieć jej, że no nie chcesz ich. Babciu, wiesz, że kocham cię nad życie, ale kurwa, znowu te kluski, to jest kurwa przygięcie, ja nie mogę tak funkcjonować, to jest przesada, przestań, dziękuję. To jest to, tak byś powiedział do babci? Może. I pani babciu Michała, raz w życiu panią widziałem. I bardzo współczuję takiego wnuczka. Mam nadzieję, że wszystko u pani dobrze. I ja mogę zjeść te kluski, jeżeli babciu, Michał nie chce. Znowu z tymi kluskami. Babciu, to jest zajebiste. Dobra, to jakbyś ty to zrobił i jakbyś zrobił to chat GPT? To czekaj, muszę się przygotować. Zopałem go tutaj. Chciał mnie wziąć pod skórkę. Ale to ja go wziąłem pod skórkę. Jakby to ująć?
Hej, babciu. Jakby to ująć? Hej, babciu, chciałem z tobą porozmawiać. Wiem, że chciałaś dzisiaj przygotować na obiad dzisiaj twój specjał, drugi dzień z rzędu kluski. Jednak nie mam na nie ochoty i chciałem się zapytać ciebie, czy może chciałabyś zrobić coś innego. Wiem, że umiesz gotować wiele dobrych rzeczy i na pewno z miłą chęcią spróbuję czegoś nowego. Możemy się czegoś razem nauczyć, jakiegoś nowego smaku. Ale jesteś lamusem. Czemu? Cytujesz czat. Nie. Tak. Serio? No tak. Ja też nie pamiętam, co tam było w tym czacie GPT. Ja pamiętam. I to było praktycznie identyczne. Serio? A teraz muszę to sprawdzić. Nie, zawiodłeś mnie. Ja tu... Nie, ja muszę to sobie... Był taki passive-aggressive punch dla babci. Przygotowujesz swój specjał. Kluski, drugi dzień z rzędu. Patrz się o tak pasyw-agresyw. Jakby ty jej wprost powiedziałeś, że ona tylko kluski umie zrobić. Nie, babciu, przepraszam. Pani babciu Adama, nigdy pani nie widziałem, ale ja z chęcią zjem te kluski. Muszę przeczytać to. Chciał dla widza oszukać, chciał dla mnie oszukać, chciał sam siebie oszukać i swoją babcię. Nie, naprawdę, z ręką na sercu. Przeczytaj, dobrze, teraz zrobimy porównanie, przeczytaj. Droga babciu. Powiem tak. Droga babciu, chcę ci powiedzieć, że bardzo cię kocham i doceniam twoje starania, aby codziennie przygotować dla nas obiad. Jednocześnie jednak chciałbym ci prosić o coś. Ostatnio często przygotowujesz kluski, ja już trochę się nimi przejadłem. Czy mogłabyś spróbować przygotować coś innego na obiad? Wiem, że potrafisz gotować wiele różnych potraw. Kurwa, ale ja to serio specjalnie zrobiłem. I chętnie spróbuję czegoś nowego. Dziękuję ci z góry i jeszcze raz powtarzam, że bardzo cię kocham. Pozdrawiam serdecznie, twój wnuk. Jak maila do wykładowcy. Ale maile z wykładowcami jakby... Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie, że mamy maile od wykładowców, ale już w szkole tak było. W sensie jestem strasznym fanem tego, że piszesz półgodzinną rozprawkę. Szanowna pani, szanowny panie, sorze. Piszę do pana z prośbą o odesłanie mi, nie wiem, materiałów do sprawdzianu, na które musicie przygotować. Z najgłębszymi wyrazami uznania i z pełnym szacunkiem do pana majestatu. Pozdrawiam. Zagorzały student. I dostałeś odpowiedzi. Ok. Wysłany z iPhone'a. Bardzo mi się podoba, jak jedna z naszych nauczycielek kiedyś tak robiła, teraz już tego nie robi, że pod każdą wiadomością nie pisała pozdrawiam, tylko PSDR. Pozdro, byku. Trzymaj się tam, żeby mama ci z domu nie wyjebała. Naucz się tam na tę przyrkę. Musiałem powiedzieć jakiś przedmiot, którego nie mamy, żeby tak. Nie było, że uderzam w kogoś. Tak, żeby nikt nie wiedział, o kogo chodzi. Ale wiesz, o kogo chodzi? Nie. Dobra, to potem ci powiem. A wiesz, czego mi nie mówisz nigdy w czas? Żebym włączył stoper. No kurwa. To jest... Ja już po prostu przyzwyczaiłem się. Nie odpalę mi tego stopera nigdy. Nigdy nie odpalimy go na czas. To jest po prostu coś, co się nie wydarzy. A ile jest czasu nagrywania? Zaraz się dowiemy. Nie, bo to brzmi, jakbyśmy chcieli już kończyć. A nie chcemy kończyć. Chcemy dawać dla widza więcej kontentu. Ja już myślałem, że zaraz powiesz, że zaraz się dowiemy po krótkiej przerwie. W tym momencie, wiesz, wyjdzie ten napis reklama, logo Polsatu. Możemy to zrobić. Już za późno. To już nie będzie szczere. Możemy to wyciągnąć. Wiesz, co jeszcze było nieszczere? Co było nieszczere? Tego dowie ci się już po reklamach. Zostało nam czasu. A właśnie, minut. Właśnie nie chodzi o to, żeby kończyć, żeby robić faktycznie przerwę, tylko nagle wcięcie. No dobra. I możemy nagrać jakąś reklamę od razu. Czekaj. Nie, tu był. Gdzie jest rekinek? Ale nie ma piwa, nie ma rekinka. Ale jak to nie ma piwa, nie ma rekinka? Rekinek miał być ponad podziałami. Ale rekinek będzie elementem naszej współpracy z Fortuną i wydamy swoją fortunę z rekinkiem. Oh, wow! No. Dobre. I to będzie, wiesz, jakieś... Wydamy swoją fortunę, którą zarobimy na Fortunie. Wydamy swoją fortunę, którą zarobimy na Fortunie? No.
Czy wiesz, że fortuna jako browar i fortuna jako Wiem, hajs. Ale jeszcze raz. Wydamy swoją fortunę, którą zarobimy na fortunie. Aha, czyli że wy... Dobra. Ja to inaczej zrozumiałem. Nie rozumiem żartów podcast. Nie, bo jak na początku powiedziałeś, że wydamy swoją fortunę, to już myślałem, że chodzi o piwo, i że potem, którą zarobimy na fortunie, już totalnie straciłem jakby... Kurwa, głupio się robi. Dobra, może jednak to jest czas na te reklamy Polsatu. Reklama. Gdzie jest ta butelka? Ja będę robił bit. Szybki skaczek. Twoja ulubiona woda. Ej, stary, bo strasznie mi się chce pić. Ale skończyła mi się moja ulubiona woda muszynianka. Wiesz, że gdzie mogę kupić taką drugą? Wiem. Ale nie powiem, bo nie mamy z nimi współpracy. Moglibyśmy mieć. W tym momencie Elo. Jest tutaj miejsce na twoją reklamę. Tak. I teraz... Are you sure about that? To jest stały element. Stryk. No rzućmy green screena po prostu na to. I... Pierdol się. Ej, ale wiesz, jakby w tym momencie, jak ja mówię to pstryk, to w tym momencie montażysta faktycznie dodaje coś, ale to jest ten John Cena, który wchodzi i mówi to, are you sure about that? No, myślę, że montażysta może tak zrobić, ale on już się nienawidzi. Bardzo się nienawidzi. No ale jeden odcinek i koniec umowy, bo to jest najlepsze, że możemy tak robić, bo oni są na okresie próbnym, czyli nie musimy im płacić, a nie musimy go przedłużać. Tak. Ja mógłbym zostać... milionerem. Szefem firmy. We wszystkich, po prostu każde stanowisko jest na 2 tygodnie. Na okres próbny. Tak, no i potem znajdujemy kogoś nowego. No. Kto i będzie pracował za 8 zł na godzinę brutto. No to tak przesadziłeś trochę. Trochę za dużo. Mniej. Trójkę? Żebym wodziczkę mógł sobie kupić. Żeby za godzinę pracy mógł sobie kupić piwo Fortuna jedno. 5,99. Ale że musi kupić sobie to piwo Fortuna. Nie, że może. To sobie... będziemy po prostu w piwach płacić. Okej. Okay. Ale butelki zostają u nas, bo są zwrotne. No tak, no bo to jest właśnie to brutto. Fakt. Ej, ale mi za muła teraz weszła. Tak, przerwa. Buenos dias! Witamy po krótkiej przerwie i od razu na starcie. Chcieliśmy chyba powiedzieć, że dziękujemy za 4. odcinek. Piąty odcinek. Jeszcze jak to leci. Zaburzyłeś mi chyba percepcję czasu dzisiejszym odcinkiem. Tak, 4. odcinek jest już na łączach. Już na pewno jest słuchany przez... Nie, mi losu, muszę zaczasz, ile jest wyświetleń. Ty w tym czasie możesz się ładnie pożegnać z naszymi odbiorcami. Dobrze, odbiorcy wizualni, odbiorcy audiowizualni to moment dla was. To jest moment, w którym możecie stawić jakieś tam, nie wiem, lajki, subskrypcje, komentarze czy coś. Tutaj są nasze socjale. Tu gdzieś będą. Albo tu dokładnie na tej ścianie będzie jeszcze tryb mieszania nakładka, tak żeby to wyglądało jakby była tapeta. Nie. Dzięki za wszystko. Widzimy się za tydzień już w 6. odcinku You Podcast i będzie fajnie, będzie miło. Będziemy sobie gadać i będziemy pierdolić głupot jak zwykle. Ale czekaj, zapomnieliśmy o czymś. O czym? Kolorowa chmura. Dobra, to dokładnie teraz. Dawaj. Dobra, to już sięgam.